Siemanko, Wygonin, końcówka września, kończymy lato, zaczynamy jesień. Przyjechaliśmy tutaj z Piotrkiem na sześciodobową zasiadkę. Cześć, cześć. Piotrek siedzi na stanowisku 7, ja jestem obok na szóstce. Robimy mały challenge, jak pewnie widzicie po tytule filmu. Piotrek będzie próbował łowić karpie tylko na kulki. Tak? Trzy wędki tak, na kulki. Same kule. Same kule. Nęcisz też samymi kulami? Tak, kulki 20, 21 i 18, połówki. Dwa śmierdziele, jedno słodkie, ale sama, ogólnie sama kula. 3-4 garście na zestaw, PV-ka. No, tak bardziej grubo. Ja mam orzeszki, nęcę też tylko orzeszkiem. Trzy zestawy wyglądają dosłownie tak samo. Mamy stanowiska bardzo podobne do siebie. Głębokości, na jakich masz zestawy, to? Jedno mocno w lewo, to tam znalazłem 5. W stronę 5, ósemki, 5, tak? 5,5, tak, w stronę tej zatoki, tutaj, tej w stronę ósemki. To jest 5,5 metra, jedna 8, 2 i jedna blisko 10, tak 9,8. Coś takiego. No to ja bardzo podobnie, tylko że w drugą stronę, w stronę przystani mam 6,5 metra, na wprost 8 metrów i kolejna lewa skrajna 9,5 metra. Także żadnej filozofii tutaj nie ma. Nie, jest bardzo, bardzo głęboko. Bardzo głęboko, nie? Daleko nie trzeba wozić. Tak, już kilkanaście metrów od brzegu mamy 6. Tak, no, metrów, nie jest taka aż ściana, jest po prostu zejście jest mocne, ale też na tych nie kładziemy aż typowo na jakichś blatach, tylko na lekkim spadku, bo tak naprawdę blat to się dopiero zaczyna taki typowy na 12. Na 20? No nie, może trochę wcześniej, ale a do 20 dopłynąłem, no to tam już jest typowy blat, ale blat taki, żeby typowo tak książkowo kłaść, no to jest za daleko, także na trochę na spadzie kładziemy. Nie jakimś ostrym, także spokojnie te zestawy sobie na pewno dobrze leżą. No i co? Co? Piękna pogoda, taka iście karpiowa, chłodno się zrobiło, liczymy na to, że ryby na tą głębszą wodę trochę pójdą z zatoki, bo cały czas ta zatoka pracuje od długiego czasu, ale to już w zasadzie jest plan od zeszłego roku, żeby tutaj usiąść na głębszą wodę. Pogoda sprzyja, wiatr sprzyja, teraz się tafla zrobiła, ale od kiedy przyjechaliśmy, to piękny wiatr zachodnio-północny, idealnie w taki naszą pod stronę. Nas, nie? Także jesteśmy po zawodach. Znaczy siadamy po zawodach. Siadamy, my nie jesteśmy po zawodach, tylko usiedliśmy po zawodach. Wczoraj skończyły się IBCC. Głównie łowiła zatoka. Tutaj padła na szóstce jedna ryba, na siódemce też jedna ryba. Naprzeciwko na jedenastce też ryba padła. I chyba to wszystko. Reszta to tam trzynastka. No to jest z tych głębszych stanowisk to coś ten, ale tak to głównie zatoka, także liczymy. Co? Nie przejmujemy się też tym, nie? W tamtym roku, jak byliśmy na Wygoninie, ty byłeś na jedenastce, ja byłem na dwójce. Obydwoje siadaliśmy po Mistrzostwach Polski Juniorów. Tak. Ja zaraz po nich siadałem od razu, także pogoda można powiedzieć, że miałem jedną dobę przystoju, a reszta dwie, trzy ryby na dobę wpadały, nie? U ciebie też. No, zasiadka życia, u mnie, można powiedzieć, u mnie Eldorado, jak na Wygonin, to naprawdę Eldorado. Połowiłeś. Ale bardzo podobne warunki były, także po cichu liczymy. Nie, że powtórzymy może te wyniki, ale że coś wydłubiemy, nie? Też, że coś się będzie działo. Nie? Każda rybka będzie cieszyła, bo no, pogoda jest jaka jest, warunki są jakie są. Niby jest lato, ale noce mają spaść tam do 5. Już nie czuć. W zeszłym tygodniu jeszcze się smażyłem, 20 pod 30 stopni było na Dolnym Śląsku. U góry też tutaj. A teraz taka przyszła, ale to jest taka pogoda, którą chyba lubimy, nie? No tak, dla karpiarzy, tak, nie? Także odpowiednia na jakieś fajne ryby. Także cieszymy się, że tak się zmieniło. A co to przyniesie? Czy ta ryba zacznie coś mocniej gryźć? Bo na zawodach nie było szału tak naprawdę, jeśli chodzi o ilość ryb. Ale to taki chyba standard tutaj na zawodach, jeszcze jak jest wywózka. Bo juniorzy ładnie połapali, że to z rzutu było, to też ta ryba inaczej reaguje. Nie ma takiego zamieszania na wodzie. A my co? No trochę tylko popływaliśmy, też dużo szumu nie zrobiliśmy tak naprawdę. No nie. Sąsiadów nie mamy. Z
dużo, naprzeciwka tylko, tylko nie? Naprzeciwko, no, na 11 to standard, że zajęte, cały czas jest zajęta. Się wywózkę robią. Ktoś bardzo fajnie usiadł sobie na 8A na samym końcu, tam to już w ogóle ma spokój, a my naprawdę mamy super warunki, super dużo miejsca, swoboda świetnie, świetnie to wygląda, liczymy na to, że ta ryba rozejdzie się po zbiorniku, trochę się uspokoi po tych zawodach i, no i że coś no połapiemy. I taki wewnętrzny challenge mamy między sobą, tak, nie? Taki tak. Wpadliśmy też kilka tygodni temu na ten pomysł, że ty kulki, ja orzechy. No w sumie tak łapiemy, nie? I od początku do końca wodzisz, będziemy się tego trzymać, dokładnie. Nie? Bo ja tam nie ukrywam, jakąś miałem troszkę inną taktykę, że tu może spróbuję tak, tu tak, ale dogadaliśmy się, że będzie fajnie, jak ty przetestujesz tylko kulki, no, ja tylko orzechy, nie? I co z tego będzie, to będzie, nie? My... Ja też zawsze tam na zestaw jakiś lubię sypnąć trochę orzecha, no. I tak też chciałem... Ale ze względu na mnie zrezygnowałeś, nie? Chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie. I czy po prostu te ryby tutaj się pojawią. Ja uważam, że jeżeli będą pobierać, to i będą pobierać tu, i będą pobierać tutaj. A to jest taki tylko po prostu nasz jakiś... Wewnętrzny taki. Tak, nie sugerujemy się tym, nie, że... żadnej rywalizacji w tym nie ma. Taka może ani lekka... udowodnienia czegoś, no, nie? Dokładnie, bo to nawet jest nie... Nawet jakby były gdzieś więcej brań, to i tak może być miejsce bardziej... A nie też do tworze kulki czy orzech. No, dokładnie, dokładnie. Ale no jakoś tak się zgadaliśmy i stwierdziliśmy, że będzie fajnie, nie? No, coś bardziej, takiego. Że ty lubisz łowić na kulki, tak, ja lubię łowić na orzechy. Ja kulki, grubo, to co wcześniej powiedziałem, to nie znaczy, że sypię dużo, tylko po prostu całe kule, maksymalnie połówki trochę też, żeby zostały, jakby tam miały się na tym spadzie trochę sturlać, to dlatego połówki, ale grubo wcale ja nie sypię. Tak jak wspomniałem, to są 3-4 garście kulek, także na zestaw, więc to nie jest wcale grubo. Po prostu chodzi o kaliber, że nie żałujemy tutaj, nie bawimy się w jakieś drobiazgi, tylko... Pelety czy tak, coś tak, tam, tak. No jakieś małe kulki, tylko jednakowo szło. Dokładnie. No i co? I tyle, nie? Pierwsza nocka przed nami. Dzisiaj jest niedziela, zostajemy do soboty. No 6 nocek. 6 no nocek, 6 pełnych dób. Pogoda zapowiada się podobna, można że powiedzieć, nie? Jakoś ciśnieniem się nie przejmujemy, chociaż wyszczeliło mocno do góry, ale ma się stabilizować. W zeszłym roku, o ile pamiętam, to też było wysokie ciśnienie, więc nie martwimy się tym. Jest aura naprawdę wędkarska, także... U mnie chyba pika. Ale centralkę mamy, gdzieś tam ten pika, nie? Cały czas. No właśnie to nie wiem, to może z innego stanowiska coś aż tak się niesie, bo to w sumie z wiatrem możliwe, to może, no. Może słychać. No ale nic, no co, chyba to na tyle, nie? Tak, na razie. Sobie jakąś kolacyjkę jeszcze zjemy, coś tam posiedzimy, pogadamy i czekamy na odjazdy, tak? Dokładnie. A co się będzie działo dalej, to zobaczycie w dalszej części filmu. I tyle. Trzymajcie kciuki. Mamy nadzieję, że będzie się fajnie oglądało, że coś się uda połowić. Może jakieś hole nawet się uda nagrać. Tak, to na pewno, to na pewno. Jesteśmy blisko siebie, także będziemy fajnie współpracować sobie. Dokładnie. No dobra. Do następnego wejścia. Siemka. Na razie.
No u Dawida nieźle się dzieje. W nocy dwie ryby. W tym duża niespodzianka, ale o tym później. I co, chcemy robić sesję? A tu kolejny odjazd. Ryby mocno uciekają mu na prawo, gdzie ma bardzo dużo zielska. Ciężka walka. Ale dzieje się, to najważniejsze. Piękna pogoda, piękny wygonin. Wracamy do Was za chwilę. Zobaczymy, czy ryby uda się wyholować. Ryba ciągnie go naprawdę daleko. No zobaczymy. Wraca nasz szczęśliwy człowiek z trzecią rybą. Coś niesamowitego się dzieje. Ciężko. Nie dość, że fala, to jeszcze wiadomo, ryba w podbieraku. Nie idzie upłynąć. Jak wrażenia, panie Dawidzie? Nawet doba nie minęła. No kurczę. Powiem ci, że to jest chyba druga piętnastka. Piękne ryby. No wchodzi niesamowicie. Dobra. Witam wszystkich. Mamy godzinę 12. Jesteśmy prawie po pierwszej dobie. Mam tutaj fajną rybę. Trzecią rybę tej nocy. Tej pierwszej doby. O 23:00 złowiłem pięknego pełnołuskiego. Moje nowe PB. Później nad ranem złowiłem też ładną rybę. W okolicach 15 kg. No i teraz z Piotrkiem chcieliśmy te ryby z nocy zważyć, porobić zdjęcia, nagrać. No i nastąpiło branie. No, ryba przerosła nasze oczekiwania. Jest druga 20. 20. 200 dokładnie. Hol zajebisty. Najpierw zielsko, później otwarta woda. Popłynął ze mną aż do czwórki. Ryba jest niesamowita. O, masakra. Dwie dwudziestki. Piękny czarnok z wygonina. Pierwszej doby. Coś niesamowitego. 20-200. Czy mogło rozpocząć się lepiej? Nie sądzę. Ten z 8 metrów, środkowa wędka. Szybko z drugiej strony wypuszczamy i lecimy z następnymi. Tak to wygląda. Z drugiej strony coś pięknego. Niesamowity, silny karp. Najadł się pewnie na zawodach i przyszedł do mnie. Co, kilka fotek i wypuszczamy. Opa. Pierwsza z trzech rybek wraca w świetnej kondycji do wody. Coś pięknego. Wygonin, moje marzenie. 20 plus. Razy ale dwa. Wracaj. Poszło. Pokazujemy kolejne.
druga ryba tej pierwszej doby. 12 kilo, piękny lampas, piękne kolory, mega waleczna też ryba, poszła mi w te zielsko, ale jest przepiękny. Te kolory są niesamowite. Skorupka od jajka. Także jakieś kulki wcinał ze skorupkami, ale nie moje, bo ja łowię tylko na orzeszki. Także długo go nie będziemy męczyć, pokażemy tylko z tej strony. Wypuszczamy, no i wisienka na torcie, nowe PB, piękna ryba czeka, także wypuszczamy i pokazujemy wam moje nowe PB. Wypuszczamy drugą rybkę, Dawid jeszcze ostatni raz ją pokaże. Piękny, nie? Piękne kolory, piękna rybka. Wracaj do wody. Poszła. Mamy to, mamy to. Nowe PB 2800. Pierwsza ryba, a zarazem trzecia, którą wam pokazuję. Branie o 23 wczoraj. Taki piękny kolos. Ryba ma pewną fajną historię, którą zdradzi później Piotrek w podsumowaniu. 2800. Coś pięknego, dwie dwudziestki, dwunastka, PB, lejemy wiadro na głowę i lecimy dalej. Pięć dób jeszcze przed nami. Piotrek, czyń swoją powinność, nie żałuj. Wiaderko przygotowane. Lecimy. Za koło. Tak mało? Jestem przeszczęśliwy. No i tyle. Wypuszczamy. Lecimy dalej. Opa. Masakra, żyłka się już kończyła na kołowrotku. To jest coś niesamowitego. Zdążyłem się przebrać. Poszedłem do Piotrka. Dwa słowa zamieniliśmy. I słyszę, jedzie wędka. Jedyna, która została. O, spinka. Jedyna, która została w wodzie. No i odjechała, ale niestety spinka. O cóż, bywa i tak. Zszedł. Ale jechał cały czas. Ale po minucie mi zszedł, nie? Trochę pocholowałem. Ale pojechał, jechał cały czas. Cały czas robi robotę. Siedzimy sobie, gadamy. Tutaj ładnie, pięknie. I środkowa wędka u Piotrka odjechała. A jeszcze 5 minut temu mu mówiłem, zobacz jak bąbluje. Koń. Znaczy koń. Nie ma to na rzeczy, nawet jeszcze.
Całej doby nie ma? Nie, nie, jeszcze doba nie minęła, jest godzina 14:19, no ty wczoraj o tej godzinie gdzieś szukałeś miejscówek. Pokaż zestawik. No, kulki też potrafią. Udowodni, że kulki też potrafią nawiązać. Tu był slip dirig. Czekaj, pokaż ładnie. Medium curve z Ridge Monkeya, pięknie zapinają ryby. Kulki wątrobowe. Hot liver od Carp Life'a. Co mogę powiedzieć? Bałwanek. Jedna tonąca, podpięta pop-upem białym. Dawid zrobił taki wynik, że aż miałem pomału ciśnienie. Co to się dzieje, że u mnie nic? Siedzimy sobie, rozmawiamy. Wędka zaczyna się wyginać. Odjazd. Krótki hol, zdziwiony, jak na taką rybę długą, pełną łuską. Nie dał aż takiej satysfakcji z holu, ale jest. Każdy już ma rybki. Tak jest. Pierwsza doba właśnie mija, ale to później wam opowiemy wszystko po kolei, nie? Tak jak mówiłeś, przez chwilę była tafla, było widać bąble. No i w zasadzie ile? Chwila minęła. I się wędka wygięła, i nie? I się wędka wygięła. Pięknie. Opowiemy wszystko, nie męczymy już rybki, opowiemy wszystko w podsumowaniu wieczornym. Jeszcze kilka zdjęć i wypuszczamy. Dzieje się i to grubo. Trochę przyszły do mnie teraz, ale to może dlatego, że Dawid nie ma zestawu w wodzie. Wywiozłem środkową wędkę, z której było branie dosłownie pół godziny temu. Odkładam wędkę na podpórki. Strzał po prostu jak z armaty. Wędkę aż wyciągnęło z dolnika, z bad gripa. Chwyciłem ją szybko. Walka już dużo cięższa, dłuższa i mam pięknego golca, które tak naprawdę są moimi ulubionymi i to jeszcze taki z wygonina, coś pięknego.
Ja już prawie wsiadałem w ponton, słyszę Dawid, Dawid szybko dawaj, zakładaj wodery, więc sprint do Piotrka. Wodery no dlatego, że bardzo dużo zielska przyszło. Tak. Dzięki Dawidowi, który swoje ryby właśnie wyciągał w zielsku, dużo musiał nazrywać. Bardzo dużo zielska nawiało do mnie. I nie ma sprawy. Na żyłce bardzo dużo zielska było podczas holu, to wiadomo, zawsze jest jakieś ryzyko. Dobrze, powiemy więcej później, szkoda ryby. Będzie o czym gadać, nie? Robimy zdjęcia. Jeszcze nie wiemy ile, myślę, że około 17 kilo. Czy jak się minimalizuje u ciebie? Dobra, już mam. Jeszcze się nie wymęczył. Kurwa. Wygonin 2021. Chyba jak cię zapraszałem, to nie myślałeś, że tak to będzie wyglądać. Nie, w ogóle. Na początku. Nie ma mowy. To jest po prostu coś. Ja się bałem tych stanowisk, które wybrałeś dla nas, nie? Tyle powiem. A wybrałem je nie bez przyczyny. Nie. Ciężka ryba. Pięknie. Dobra, czy portret jeszcze z drugiej strony. Widzimy się później na podsumowaniu. Jeszcze kilka zdjęć zważymy. Wszystko powiemy niedługo wieczorem. Dzięki. U panie. Jest! Jest 20 z wygonina. Ona ma 1,8 kg, to jest równa 20. Moja pierwsza 20 z wygonina. 3 20 już mamy. Jest! Do 4 razy sztuka. Brawo, brawo! Ostatnia zasiadka życia, ale 400 gram do 20 zabrakło. Jest! Jest, jest, jest! Co za zasiadka! Ja pierdzielę. Mija dopiero pierwsza doba, a my mamy już 3 20. 5 ryb wyciągniętych, 3 20. Coś niesamowitego. Podsumowanie pierwszej doby. Działo się sporo, ale zacznijmy od początku. Wczoraj siedzieliśmy tak do 21:00. Sobie rozmawialiśmy, poszliśmy spać. I co? O 23:00 u mnie pierwsze branie. Ryba z 6 metrów, prawa wędka. Super haul. Ryba weszła w zielsko. Tam powalczyła ładnie. No i wyszła na otwartą wodę. Udało się rybę docholować do brzegu. Po podebraniu okazało się, że to jest nowe PB. Piękny, pełnołuski. 20 ponad kilo, bo jak się potem okazało, ryba miała 20 200, a nie 20 800, bo ważyliśmy na Piotrka wadze. Znaczy przede wszystkim na trójnogiem, gdzie ryba no, uspokoiła się i wtedy była taka ta waga wiarygodna. Dawid ważył, wiadomo, w emocjach, też bez trójnogu to troszeczkę wyszło zawyżone. Ręka mi latała. Ale poprawiliśmy i tak wyszło 20+, 20-200, piękna ryba. Historia tej ryby jest taka, nie? I wspomnieliśmy, że pewna historia się z nią wiąże. Dokładnie rok temu z 11 miałem tą samą rybę, też piękna, piękny pełnołuski, bardzo charakterystyczny, z takim śladem na jednej stronie. Od razu jak Dawid wyciągnął, nawet sam kojarzył, że to może być ta ryba, ja ją tylko zobaczyłem. To jest ta ryba i co mogę tylko powiedzieć, świetny przyrost. 2 lata wcześniej miał ją Arek Kraszewski, jak był z
z Adi Modzelewskim na 11. Ja miałem ją po roku, waga była ta sama, a tutaj mija rok i brzucha dostała, ponad nie? 2 kilo przyrostu. No coś niesamowitego, piękna, piękna ryba, brzuch ogromny, w świetnej kondycji ryba. Widać, że tutaj pobiera w tej właśnie części zbiornika, tak raz na rok jest złapana. Coś wspaniałego, mi było miło zobaczyć tą rybę kolejny raz. Wiem, że pływa dalej, jest z nią wszystko dobrze, także no świetnie, po prostu fajne odwiedzinki, coś nie? Wspaniałego. Ta druga ryba to też fajna akcja, bo ja musiałem o 5 sobie nastawić budzik, na kilka godzin musiałem się urwać. No budzik zadzwonił, zapalam sobie lampkę w namiocie. Nie, mówię, nie tylko budzik zadzwonił. Nie tylko budzik, no bo mówię, zapalam sobie lampkę w namiocie. Chciałem wyjąć garnek z torby, żeby zagotować sobie wodę na kawkę. No i odjechała ta sama wędka. Podobna akcja, tylko że już tutaj trzeba było wskoczyć w ponton, bo ryba bardzo mocno weszła w zielsko i nie chciała z niego wyjść. Ale po fajnej walce w tym zielsku udało się rybę podebrać. Szybko ją do worka. No i uciekałem. Uciekałem załatwić sprawy. Dawid przyszedł do mnie dać mi centralkę. No i tak jak gdyby nigdy nic. U ciebie co tam? Nie, u mnie cisza. A u ciebie? No, dwie ryby. Aha, no to ja trochę zaspany, poszedłem dalej spać, ale nie wiedziałem, że jaką tą rybę masz jedną. No i druga też bardzo ładna, mimo że mniejsza. Potem w trasie mi napisałeś, że to jest 20+. Byłem w szoku rozpoczęcia. No i co? No dalej też się działo nieźle. Dalej nie? też się działo nieźle, bo wróciłem przed 12. Pierwsze co przyszedłem do Piotrka. Dwa, trzy zdania zamieniliśmy i słyszymy, jedzie wędka. No i co? Biegnę. Tym razem środkowa wędka. 8 metrów. I co? Ta sama akcja. Ryba mocno poszła w zielsko, mocno w prawo. Musiałem skoczyć w ponton. Piotrek mi tutaj pomógł, bo ja byłem totalnie nieogarnięty, dopiero co z miasta wróciłem. I udało się wskoczyć w ponton. Ryba mnie zawiozła na stanowisko numer 4, też po walce w tym zielsku. No normalnie ten cypel obkrążyła sobie i tam sobie robiła ze mną co chciała. Super walka. Do Piotrka mówię, no taka 15. Piotrek jak zobaczył, mówi, co ty ja gadasz, to jest ponad, druga 20. Grubie ponad 18, jak ją chwyciliśmy razem, to już włożyliśmy ją w worek, żeby ją transportować bezpiecznie. Gdzie to jest? Wiedzieliśmy, dwudziech, że to jest 20, nie? No i co? I co się okazało? Waga pokazała to samo. To nie? samo, 20-200, nie? I co? Potem wszystkie, nie, została jedna wędka, tak, moja. Została jedna. Przyszliśmy wędka. Tu na spokojnie sobie posiedzieć, pocieszyć się tym. Zrobiliśmy sobie małego drinka. Tak. Za tak wspaniały wynik, chociaż nie chcieliśmy za dnia tak, nic pić. I pierwsze co to mówię, życzę teraz tobie rybki, mam nadzieję, że tobie coś weźmie. Po czym odjechała wędka u mnie, tak? Tak, kolejna, ta twoja jedna co została. Jedna, która została. No nawet nie, Dawid nie wziął nawet centralki ze sobą, zrobiła się chwila ciszy w trakcie rozmowy. Słyszy, że jedzie ta wędka, no to... Dzida, biegniemy. Dobiegłem, cały czas wędka jechała, patrzę, żyłki mało zostało. Mówię, o kurde, ale jedzie. No i co, tak jak widzieliście, bo udało się mi szybko kamerę włączyć, rybę niecałą minutę poholowałem i zeszła, się spięła. Także trzy wędki już miałem na brzegu, wtedy przyszedłem na spokojnie do Piotrka. Dokończyć drinka, już wtedy wiedział, że... W namiocie sobie siedzimy, obserwujemy wędki, dokładnie tak jak wy teraz widzicie, tak my z namiotu sobie obserwowaliśmy wędki. No i jedzie na środkowej wędce. Jedzie moja środka. Znaczy nawet to nie można nazwać odjazdem, po prostu widzimy. Też masz mocno skręcone, nie? Ja mam wędki też troszeczkę wyżej, troszeczkę mocniej dokręcony kołowrotek. Widzieliśmy, jak się pięknie szczytówka ugięła. Hangerek dokleił się do sygnalizatora, kilka pików zdążył zrobić, dobiegłem. No i nie pozwoliłeś mu nawet już tam na więcej. Dokładnie. Bo już szybko byłeś przy wędce, nie? Ryba mimo że piękny, pełnołuski, długi, które zazwyczaj świetnie walczą, 16 bardzo kilo. bardzo szybko z tych 8 metrów wyszła, po odpięciu kamienia wyszła od razu do powierzchni i tak cały hol górą szła, nie? Do podbieraka. Krótka akcja, bez żadnych zrywów, co byłem bardzo zaskoczony. Bardzo spokojne hol i no, weszła do podbieraka tak naprawdę jak dzidziuś.
Ale Dawid mówi, że piękna ryba, pełnouski, długi. Byłem w szoku. Już byłem zadowolony, bo oczywiście super wynik Dawida, ale mówię, co się dzieje, że tak blisko obok siebie, a te ryby mnie omijają. Także już jakoś trochę ciśnienie spadło i ta presja, co tutaj Dawid na mnie wywarł tym wynikiem, który zrobił. No i co? I tak naprawdę dostałem telefon od znajomego, że przyjeżdża nas odwiedzić. Mówię, szybko wywiozę ten kij. Udało mi się go wywieźć. Kładę wędkę na podpórce, a obok wędka prawa. Tak, ja zdążyłem pójść sobie wędki zacząć ogarniać. Dawid też nie zdążyłem ogarnąć ani jednej wędki, bo ty już krzyczysz, że kolejna wędka jedzie. Wędka po prostu wystrzeliła. Gdybym chwilę później spłynął i tak dalej, możliwe, żebym miał wędkę we wodzie. Wypadła po prostu z bad gripa i trzymała się tylko tutaj na sygnalizatorze. Potężny odjazd. Holuje, już troszeczkę więcej zabawy. Ryba miała więcej siły, więcej chęci na walkę. Podbiera Dawid. Patrzymy na rybkę. Ja mówię znowu 15, 16, może 17. A tu równo 20. A tu równe. Jak z zegarkiem 21,800. Ja wiem, mój worek waży dokładnie 1,8 kg, mokry. Także po prostu moja pierwsza wygonińska 20. Po trzecim razie, tak? Po czwartym. Znaczy teraz jest czwarty raz, kiedy jestem na wygoninie. Czwarte odwiedziny wygonina. Czwarty rok z rzędu. No także szok. Szok. Śmialiśmy się, że no już nie powtórzysz raczej tego wyniku, co zrobiłem w pierwszą dobę, a po tej rybie. A już jestem bardzo blisko. Boimy tego. Się, że w tej drugiej dobie zrobisz jeszcze lepszy wynik. Aczkolwiek ty masz też trzy wędki teraz. Tak. Znowu wywiezione, także... Jestem w grze dalej. Także jest po prostu świetnie. Rozpoczęcie, no... Genialne. Kompletnie się takiego nie spodziewaliśmy, nie? Na samym początku rozmawialiśmy, że jak przez całą zasiadkę uda nam się jedną, dwie ryby złowić, to będziemy zadowoleni. A my mamy... Po jednej dobie mamy 6 brań wypracowanych, 5 ryb na macie. 3,20+. 3,20+, no kurde, na wygonienie takie rzeczy to jest niecodzienność, nie? Także... I co, od godziny 14-15 mamy wszystko wywiezione i jest kompletna cisza, wiatr troszkę ustał, coś tam na wodzie widać czasem, ale jakichś spławów nie ma. Tak, najfajniejsza historia była też taka, że siedzimy jeszcze przed tym moim pierwszym nawet braniem i widzimy, jak na moich zestawach i jednym, tak, i drugim po prostu zaczęły się pojawiać takie bąble. I mówimy o tym, zobacz, jakie masz bąble tam. Tak, i dosłownie mija 5 minut i jest odjazd, za chwilę na tej drugiej wędce jest odjazd, no... Nie dowierzaliśmy, ja, nie? Ja nie mam po prostu słów, jak to się wszystko potoczyło, jak to wygląda. No co, apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, aczkolwiek ta zasiadka już jest po prostu... No przejdzie do genialna. Historii, tak? Tak. Dwa razy 20 u mnie PB, u ciebie 20 z wygonina. Co tu chcieć więcej, tak? Nie mamy nic do dodania. Nie. Jeszcze. Teraz już tylko się cieszyć każdą kolejną rybą. Nieważne już jaka będzie cieszyła nas bardzo. I... Teraz emocje już trochę opadły, ale podejrzewam, że 3-4 godziny temu za bardzo nie wiedzielibyśmy chyba co powiedzieć do tej kamery. Tak. A teraz co? Robi się grill, słońce zachodzi, jest piękny zachód. Będzie dzisiaj chłodno, nie ma w ogóle chmur, ma być około 4, maksymalnie 5 stopni w nocy. No ale co, pogoda stabilna, pogoda cały czas taka sama, ryby się pokazują, także nadzieje są. Myślimy, że coś tej nocy też się wydarzy, albo rano do południa. Także wracamy z następnymi wiadomościami, mam nadzieję, że dobrymi i u ciebie, i u mnie. Rano, jutro rano, nie? Dokładnie. Fajnie by było. Czekamy teraz na odwiedzinki Liska, bo tak. Zapachy już mu robimy. Wczoraj nas odwiedził, trochę bałaganu narobił, trzeba było sprzątać, ale... Takie klimaty na wygoninie. Dokładnie. Także widzimy się w następnym ujęciu. Miejmy nadzieję, jak ja to mówię zawsze, przy macie. Tak jest. I trzymajcie kciuki, do następnego. Hej.
czwartek rano. Wczoraj o godzinie 23 po prawie dwudobowej przerwie nastąpiło branie. Prawa wędka 6,5 metra. Karp piękny, nieduży, ale fajnie poszedł w lewo, także hol do brzegu. Pokazuje. Ale jeszcze czeka druga ryba w worku. O godzinie 6 rano udało się złowić drugiego z tej samej wędki. Także najpierw pierwsza rybka. Taki kolejny golasek. Piękna wygońska ryba, piękne kolory, piękne łuski. Szybko z drugiej strony. Wypuszczamy, pokazujemy drugiego, który czeka w worku. I lecimy. Waga odmówiła posłuszeństwa, także nie ważymy na oko. 12 na pewno ma, może 14 w porywach. Także to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze, tak jest. Cyk. Kilka fotek. Warto powiedzieć, że robi się nam, mamy nadzieję, mała powtórka, bo... No to później w podsumowaniu, nie? Coś tam powiemy. Drugi karp. Godzina 6 rano branie. Ta sama wędka. Te same miejsce. Też do brzegu. Piękna ryba, nie jest duża, ale barwy ma piękne. Spójrzcie sami, jakie łuski. Czwarta doba za nami, piątą powoli rozpoczynamy. W poniedziałek po tym Eldorado przez dwie doby byliśmy bez ryby. Jakieś tam piki były, ale nic poza tym. Dopiero wczoraj w środę o godzinie 23 na mojej prawej wędce odjechał karp. Potem to już w czwartek godzina 6 rano odjechał kolejny z tej samej wędki. No i teraz mamy chwilę po godzinie 17. Cisza. Aura bardzo jesienna. Tak. Przyszedł bardzo niski front z niskim ciśnieniem. Mocny wiatr. I to już tak ma się utrzymać do soboty. Wieje nam prosto w twarz. No niby dobrze, ale no jest ten wiatr dosyć silny. Jeszcze zapowiadają dużo mocniejsze porywy w nocy. Tak. Nagrywamy w namiocie, bo już na zewnątrz nie da rady. Na zewnątrz nie ma szans. Tak. I tak jesteśmy schowani między drzewami, ale jak wyjdziemy już bliżej wody, to wieje mocno. W zasadzie już od 2 godzin kropi, pada trochę mocniej, chwilę przestaje, ale w nocy ma popadać dużo, dużo mocniej. No i co? Wszystkie jakieś teorie nasze kolejne. Tak. Karpiowe zostały rozwiane szybko. Ryby znowu nas sprowadziły do parteru. Piękne brania w poniedziałek, mimo wysokiego ciśnienia, ale bardzo stabilnej pogody. Patrzyliśmy dalej, wtorek, środa miało być tak samo. Byliśmy pewni w 99%, że te ryby dalej będą pobierać. I znowu zostaliśmy tacy tak naprawdę. Z moich obserwacji to w środę wczoraj, czyli wczoraj wieczorem, zaczęło spadać ciśnienie. Ja już jak złowiłem tą rybę, szybko sprawdziłem sobie ciśnienie z ciekawości. To było 1019. No i zaraz o 6 jak złowiłem tego drugiego karpia, szybko też sprawdziłem ciśnienie. To było już 1014. A za 2 godziny, czyli o godzinie 20 ma być 999. Także tak, te ciśnienie nie spada mocno, powoli, nie? Tylko po prostu no... Taka ściana jak tutaj
wywodzie, tak jak tak, obserwujemy. Tak, spadek mocny, mocny. No i te ciśnienie ma się chwilę utrzymać i znowu będzie szło do góry. No ale to już sobotę, to już gdzieś tam koło naszego wyjazdu, nie? Teraz ma być bardzo niskie, troszeczkę ma iść do góry, tam w okolicach 1000, tam 5. Tak. To tyle ściśnienia, bo wiatr to się ma nie tak, zmieniać, tak, a ma wiać jeszcze mocniej i to w nocy ma wiać najmocniej, nie? Także co? Najważniejsza teoria to nie mieć żadnych teorii chyba tak naprawdę. Co? Po prostu co ma być to będzie, tak, nie? Czekamy. Nic się nam tak nie sprawdza za bardzo, można powiedzieć, to co sobie tak obgadywaliśmy, nie? Że tu ciśnienie stabilne, tu tak, ryby tak, zaczęły brać, także... Pogoda przez pierwsze 3 dni naprawdę bardzo stabilna była. Zaczęły brać, no więc myśleliśmy, że to się utrzyma, no ale... Ale się nie utrzymało. Ale się nie utrzymało. Ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni póki co. Tak, wczoraj spotkaliśmy ciekawych ludzi, ciekawego człowieka, nasłuchaliśmy się różnych historii z wygonina, tak, sprzed kilkunastu lat nawet, nie? Jak to tutaj kiedyś wyglądało, jakie tutaj ryby były, jak tu się kiedyś łowiło, no nasłuchaliśmy się sporo, także jakoś tam te... Fajna wiedza też dla osób, dla nas, którzy tutaj jeździmy tak naprawdę od niedawna. Tak, i lubimy tą wodę i na pewno będziemy tutaj przyjeżdżać częściej. To na pewno. Tak, i co, i tyle, nie? No, jakoś ten czas leci, zostały ostatnie niecałe 2 doby, jutro już piątek, sobota rano się pakujemy i kończymy tą zasiadkę. Teraz nawet by nie było co masz, że jakieś wywózce, więc ja wywiozłem wczoraj 2 kije na świeżo. Jeden już leży 2 doby, ale to nie ma mowy, żeby coś wywozić. Nie byłoby szans tak naprawdę tym pontonem. Nie ma sensu. No i bez sensu. Skorzystałeś wczoraj ten... Tak, takie okienko. Ty też wywoziłeś przed południem, ja wywoziłem już prawie pod wieczór, gdzie naprawdę wywoziło się fajnie. I co, no ale zestawy są takie, że to może poleżeć, zasypane też trochę jest, także jak ta ryba miałaby tam się gdzieś kręcić, to na pewno coś tam zostanie dla niej i jak ma wziąć, to weźmie, jak nie ma, jak nie weźmie, to nie weźmie. Tak. Słyszeliśmy, że inne łowiska słabo łowią, bo no taki dziadek nas odwiedzał i obchodził wszystkie stanowiska, zdawał nam relacje, także podobno ryba i tak słabo żeruje. Tak. Leszcze gdzieś tam komuś dokuczały, no nam na szczęście leszcze nie dokuczają, także... No i dzisiaj tylko widzieliśmy na 11 naprzeciwko nas, tak, to złowili. Na pewno wyciągnęli rybę. Na pewno, tak, tak. A tak, no to skupiamy się na sobie. Tak. Tak jak Dawid powiedział, no jeszcze tak naprawdę 2 nocki, bo nawet nie można mówić, że 2 doby, tylko jutro cały piątek, sobota, już przychodzi ten najgorszy dzień, na pewno jeszcze... Wejdziemy chociażby na koniec z jakimś tam małym zakończeniem. Tak, no miejmy nadzieję, że jutro się widzimy, nie? Ja myślę, że ta noc przyniesie coś jeszcze. Jak będą rybki, to jak najbardziej. Tak. No my robimy wszystko, co w naszej mocy, tak? Zestawy, ja uważam, że mamy naprawdę bardzo dobrze wywiezione, bardzo dobrze położone. Także nie ma co tam wyciągać, sprawdzać, nie, przewozić. To bez sensu. Ja myślę, że też, że jak jutro się nic nie wydarzy, to też zestawów nie ściągam. Zostaną do soboty, no ale to zobaczymy, bo jeszcze noc przed nami, noc tak. Może dużo pozmieniać. Wczoraj się też tam nie zapowiadało, żeby jakieś brania były, a jednak 23 i 6 rano przyniosły 2 ryby, także... Znaczy coś dało do myślenia, nie? Jeżeli na stabilnej pogodzie przestały brać, no to ja tak po cichu liczyłem, że... No zmiana pogody coś przyniosła tam, nie? No ale słabo, no bo no, coś u ciebie powinno jeszcze tam wejść, tak? W tej pierwszej dobie wchodziły u mnie, a za chwilę były u ciebie. Dzisiaj to się nie sprawdziło, niestety. No nie wyszły tak daleko po prostu. Tak, ale wieje cały czas do nas, no cały czas wieje w naszą stronę. No cóż, no niech wieje, niech wreszcie z tej zatoki przywieje. Tak. I tyle co. Widzimy się w następnym ujęciu. Najlepiej przy macie, a jak nie, no to przy jakimś kolejnym podsumowaniu. Także do następnego. We'll be right back.
sobota, koniec zasiadki, jesteśmy już spakowani. Niestety od ostatnich ryb totalnie nic się nie wydarzyło. Tym bardziej, że jeszcze wczoraj wieczorem czekaliśmy, że wiatr się osłabi. Zrobiliśmy wywózki, trzy wędki. Po ciemku. Tak, po ciemku wieczorem. Wiatr usłabł tak naprawdę. No na chwilę, nie? Średnio. To taka była wywózka już. Taka. A wszystko na jedną kartę po prostu, nie? No i niestety nic nie przyniosło, nie? Zestawy poszły od 6 do 7 metrów. Wszystkie 6. Tak, tak. Ustawiliśmy kompletnie nic, nie? Także kończymy zasiadkę wynikiem. 8 brań. W sumie 8 brań, 7 ryb na macie. 3 dwudziestki. 3 dwudziestki. No tutaj Dawid na szóstce z orzeszkami dużo lepiej wypadł. Tak, także. Także orzeszki górą. Orzeszki górą. Gratuluję. Następnym razem co? Coś podobnego wymyślimy na pewno. Tak. Jakiś mały challenge. To nie oznacza to, że orzeszki będą zawsze tutaj tak łowne, tak? Trzeba by było to sprawdzić na dłuższą metę. Albo no, zmienić się stanowiskami, nie? No to nie jest takie jednoznaczne, tak? Ale no, w tym przypadku orzeszki wygrały. Także orzeszki górą. Wiedziałem, że tak będzie. Nie no, żartuję. No i co? I my jesteśmy spakowani, czekamy na przeprawę. Pogoda cały czas wieje, popaduje. Woda spadła o 3 stopnie przez te 6 dni. Bo jak przyjechaliśmy, było 16-17. Wczoraj wieczorem 13 było. To nawet 4. Tak, także no mniej więcej tyle spadło. Wiało cały czas do nas, nic nie przyniosło. Znaczy nic, no ryby nam przyniosło, tylko no. No ale w tych dalszych dniach, tak, nie? Tak, no to trochę nas dziwi, ale no. Ryby uczą cały czas nas, że nie wiemy o nich prawie nic. Ciągle nas zaskakują i co zrobić, nie? Jesteśmy zadowoleni. No mega, mega zasiadka. W pierwszych godzinach powiedziałeś, że jak złowisz dwie ryby przez całą zasiadkę, będziesz zadowolony, spełniony. Nie wiedziałem, że to będą takie ryby. Tak, i tak szybko. No szkoda, że później nic się nie działo u ciebie. Ale jesteśmy zadowoleni, kończymy. Odpoczęliśmy, zrelaksowaliśmy się od dnia codziennego. Ciekawych, fajnych ludzi poznaliśmy. Tak, to na pewno. No i nasza wspólna pierwsza zasiadka, myślę, tak, że na plus. Nie ostatnia, na pewno. Na pewno, trzeba planować już kolejne. Także co, ja ci bardzo dziękuję. Dzięki, że oglądaliście. Widzimy się na następnej zasiadce. Siemanko. Hej.